Cześć, dzień dobry, witajcie kochani w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 14 grudzień, jak zwykle jest już ciemno. Witam się z wami wieczorem, to dlatego, że wróciłam z pracy, zjadłam obiad, troszeczkę posprzątałam i zmontowałam dla was film na jutro, żebyście mieli co oglądać. No i został mnie wieczór, późny wieczór. Muszę jeszcze pojechać po zakupy, bo już prawie wszystko mi się pokończyło i muszę dokupić tam parę jeszcze innych rzeczy. Więc taki plan na dzisiaj. Ten vlogmas no, nie jest takim typowym vlogmasem, żebyście poczuli magię tych świąt, no bo jednak brakuje mi tego czasu na wszystko, ze względu na moją pracę głównie, no ale też przynajmniej macie co oglądać, macie filmy praktycznie, no, udaje się jak na razie mieć z każdego dnia film, najwyżej jest jakiś łączony, ale przynajmniej możecie zobaczyć, jak to naprawdę wygląda u mnie na co dzień. Więc teraz subskrybujcie kanał, dajcie kciuki w górę, żeby dalej tak dobrze szło. No i bądźmy szczerzy, sprawdzałam statystyki i 70% ponad osób, które ogląda moje filmy, no to nie subskrybuje kanału, więc zachęcam do tego. Dzięki temu będziecie na bieżąco i też mi pomożecie, bo dzięki temu YouTube będzie pokazywał moje filmy dalej. Więc jeśli już to zrobiliście, bardzo dziękuję i lecimy z tym vlogiem. Wspominałam, że sprzątałam, ale sprzątałam w kuchni, a gdyby ktoś się zastanawiał, jak w rzeczywistości wygląda moje mieszkanie, to oczywiście picie laptop, gdzie renderuje się dla was film, tu mój cały bałagan, a tu mam statyw, tak w ogóle, tu oczywiście pranie, jak zawsze, lampa, żebyście mnie widzieli, pranie, no i żelazko, o, tu nie widać, żelazko, deska, pranie, no, więc tak to wygląda. Ten czas to w sumie ogarnąć, u mnie zawsze na filmach jest pranie. No ale cóż, lecimy po te zakupy! Z powrotem właśnie wróciłam z zakupów i przychodzę do was z holem z siaty i już pokazuję, co ja tu mam. Przede wszystkim włoszczyzna na rosół. Wziąłam takie jajeczka na posmakowanie, podobno jest to bardzo dobre, więc chciałam spróbować. Chusteczki do prania, worki na śmieci. Oczywiście tu wzięłam grzańca, zbójeckie grzane o smaku korzennym. Ostatnio miałam malinowe, nie było zbyt dobre, więc stwierdziłam, że to posmakuje. Kawa, Nescafe kremę. Miałam sobie tą w granulkach, ale stwierdziłam, że wezmę tą. Mała na łęczowianka do pracy. Wieprz. Dwa lubczyki. Duża kasia, kolejne chusteczki do prania, tu mamy cebulę,
ziemniaki. Wzięłam też mąkę, bo będę robić więcej pierniczków i paszteciki. I oczywiście śledzie do sałatki. I to są zakupy z Biedronki. Jeszcze mam jedną taką małą siatkę z Lidla, bo też pojechałam. Chciałam jeszcze kupić mięso na zupę, ale nie było. Tu mam kawę na syp dla kota. On już tu siedzi pode mną. A właśnie przyszedł. Co kot się byś tu chciał? Zobacz. To później mi stawiasz. To jest twoje, tak. Pietruszka, natka. No co mnie tu sięgasz? Tu mam krokiety z pieczarkami i mozzarellą, tak na szybko, na obiad, gdyby mi się nie chciało gotować, albo nie miała czasu. Mam jeszcze mięso, więc na mięso wzięłam kotówka. I tutaj mam kilka mikołaji i dwie świeczki białe w takim szkle o zapachu wanilii i no, mamo? Czy czegoś? Nie wiem, do pracy wzięłam w każdym bądź razie. I to są wszystko, to są całe zakupy, więc macie film pod tytułem Zapasy na 2 tygodnie, jak to jest popularne teraz na YouTubie. Więc tak, a kot się domaga kabanosa, nie wiem, czy wy to widzicie. Co by chciał? Kabanoska chcesz? Dobrze, dostaniesz kabanoska. Są to kabanosy z jagnięciną i z indykiem. No tak. Pokaż, jak ładnie prosisz. No, no tak. Ojeny. Co tu mam? Co tu mam? Ojeny. Tak. Nie uwierzycie, ale prawie zapomniałam o kalendarzu adwentowym i już sobie wyciągnęłam pudełeczko 14, żeby się nie męczyć przy Was. I zobaczmy, co tutaj jest. Są to rzęsy kępki. Fajnie. Na pewno spróbuję sobie przykleić. Tak one wyglądają. Dobra, to na dzisiaj w sumie już tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie pozostawić po sobie jakiś ślad i do następnego. Pa!